Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku rozlosowano fazę grupową Champions League. Lewandowski piłkarzem roku. Lech z awansem, kompromitacja Legii. Kuriozalna akcja drużyny Wilczka i niesamowita seria rzutów karnych. Serginho Dest w FC Barcelonie. Trwają negocjacje w sprawie transferu Ousmane Dembele. Diego Armando Maradona w stroju astronauty. Lewandowski wycofuje się z wielomilionowej inwestycji. Wiecie co? Wpadłem na mega pomysł. Ja lubię robić jakieś challenge, jakieś wyzwania, tak jak wiecie, robiliśmy w sierpniu daily, co w ogóle fajnie wyszło, fajnie zaangażowaliście się i ja też, bo w sumie robiłem codziennie dla was filmy. Pomyślałem, żeby zrobić takie wyzwanie, że w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do piątku, zrobić odcinek bez tego przedłużania na początku. Czyli po prostu przywitanie, zapowiedź co będzie w odcinku, intro i odcinek. Nie ma mnie, nic nie mówię, nie proszę o suby, nie proszę o kciuki w górę i tak dalej. To jest takie wyzwanie? Dajcie znać, czy chcecie, żebym spróbował takiego wyzwania. Po prostu zostawcie jakąś ocenę teraz pod tym filmem. Powiedzmy takie 5000 kciuków w górę i podejmuję się wyzwania. W przyszłym tygodniu nie będę przedłużał na początku. Ale teraz jeszcze mam tą okazję, jeszcze nie wbiliście tych 5000 łapek w górę, dlatego zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału po codzienny zastrzyk futbolu, jeżeli interesujecie się piłką nożną, jeżeli nie, to tak samo zachęcam, może się zainteresujecie. No i lecimy z newsami, miłego oglądania. W miniony czwartek rozlosowano fazy grupowej Champions League na sezon 2020-2021. Jak zwykle będziemy świadkami bardzo ciekawych pojedynków. Najbardziej oczekiwana jest z pewnością konfrontacja Lionela Messiego z Cristiano Ronaldo w ramach grupy G. Na grupę śmierci typowana jest grupa H, w której zmierzą się ze sobą Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Lipsk oraz Istanbul Başakşehir. Obrońcy tytułu, czyli Bayern Monachium, nie będą mieli łatwego zadania. Przyjdzie im rywalizować z Atletico Madryt, Red Bullem Salzburg oraz Lokomotywem Moskwa. Jak myślicie, która grupa jest najciekawsza, a która najsłabsza? Zostawcie swoje typy w komentarzach. Jak co roku, obok losowania wręczono nagrody dla najlepszych piłkarzy minionego sezonu Champions League. Najlepszym bramkarzem okazał się Manuel Neuer, obrońcą Joshua Kimmich, pomocnikiem Kevin De Bruyne, a napastnikiem Robert Lewandowski. Została wręczona również nagroda dla piłkarza roku UEFA. W tym roku została ona przyznana Lewandowskiemu. Drugie miejsce zajął Manuel Neuer, trzeci był Kevin De Bruyne. Z ciekawostek czwarte miejsce zajął Lionel Messi, natomiast dopiero dziesiąte Cristiano Ronaldo. Gratulacje panie Robercie, za rok prosimy o powtórkę. Po trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy dość optymistycznie podchodziliśmy do ostatniej rundy przed fazą grupową. Lech miał o wiele trudniejsze zadanie, bowiem mierzył się na wyjeździe z belgijskim Charleroi. Kolejarz jak w każdej poprzedniej rundzie starał się grać swoją ładną piłkę. Przyniosło to oczekiwane efekty. Dwa strzały zza szesnastki i dwie bramki najpierw Daniego Ramireza, a potem Tymoteusza Puchacza. Na przerwę Lech schodził z dwubramkowym prowadzeniem. Druga część gry to szturm na bramkę Bednarka, który zagrał kapitalny mecz. W 51 minucie fenomenalnie obronił rzut karny. Niestety kilka chwil później musiał skapitulować. Charleroi atakowało, a Lech próbował kontrataków. Kilka razy Kolejusz mógł zamknąć mecz, jednak brakowało precyzji. Lech ostatecznie dowiózł zwycięstwo do końca. Mieliśmy nadzieję, że podobnym rezultatem zakończy się mecz Legii. Niestety nowa miotła w postaci Czesława Michniewicza nie pomogła. Spotkanie Legii z Karabachem było spotkaniem gołej dupy z batem. Azerowie robili co chcieli. Jakim cudem pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0-0? Trzeba pytać Artura Boruca. W drugiej połowie coraz większe błędy popełniali gospodarze. Coraz śmielej poczynali sobie goście. Goście z Azerbejdżanu wyglądali przy legionistach jak szkolna drużyna 8 C przeciwko 2 A. 0-3. Wstyd, kompromitacja, żenada. Odkąd Legię przejął prezes Dariusz Mioduski, nie ma jej w Europie. Najbardziej współczuć można Arturowi Borucowi, który wrócił do Warszawy spuentować swoją karierę. Jak widać, puenta może okazać się smutna. W czwartej rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Europy byliśmy świadkami wielu fantastycznych spotkań i momentów. Przenieśmy się do Danii, gdzie FC Kopenhaga podejmowała chorwackie HNK Rijeka. Akcją meczu była akcja, po której padła jedyna bramka. Do tego nagrania idealnie pasuje muzyka z Benny Hilla. Ostatecznie Wilczek i spółka dość niespodziewanie żegnają się z Europą. W dramatycznych okolicznościach awansował AC Milan, który rywalizował na wyjeździe z Rio Ave z Pawłem Kieszkiem w bramce. Po 90 minutach 1-1, po 122-2, przy czym Włosi zdobyli gola z rzutu karnego w 122 minucie. Seria rzutów karnych? Istny horror. Potrzebnych było aż 12 serii. Ostatecznie to AC Milan lepiej wykonywał jedenastki i to oni awansowali. To był prawdziwy horror.
Duma Katalonii w końcu zaczyna działać na rynku transferowym. Chodzi konkretnie o transfery do klubu. Jak do tej pory jedynymi realnymi wzmocnieniami byli Mira Lempjanić i Trinko. W miniony czwartek do Blaugrany dołączył prawy obrońca Serginho Dest. Amerykanin, który urodził się i wychował w Holandii, podpisał kontrakt ważny do czerwca 2025 roku. Za 19-latka FC Barcelona zapłaciła 21 milionów euro plus 5 milionów euro zawartych w bonusach. Dest miał trafić do Bayernu Monachium, jednak ostatecznie piłkarz zdecydował się przenieść na Camp Nou. W swoim pierwszym wywiadzie jako nowy zawodnik Dumy Katalonii zdradził przyczyny swojego wyboru. Dlaczego Barcelona? Jest tutaj holenderski trener. Poza tym ich prawy obrońca właśnie opuścił klub. Czuję, że mogę dostać więcej minut na grę. Kuman wie, że mogę też grać na lewej stronie. On zna moje umiejętności i wierzy we mnie. Jestem młody, ale wiem, na co mnie stać. Nie boję się nowych wyzwań. Dest przyznał jednocześnie, że bardzo ciężko było mu się żegnać z Ajaxem Amsterdam. Pożegnanie z Ajaxem nie było łatwe. To było coś wyjątkowego. Koledzy z drużyny cieszyli się razem ze mną i gratulowali mi. Trudno było się pożegnać, ale wierzę, że jeszcze tam wrócę. Jeszcze kilka dni temu Kuman deklarował, że będzie liczył na Ousmane Dembele. Sytuacja jest jednak dynamiczna i może się okazać, że Francuz niedługo opuści Camp Nou. Według włoskiego dziennikarza Sky Sport Italia Fabrizio Romano, Manchester United rozpoczął oficjalne rozmowy z FC Barceloną w sprawie transferu Dembele. W grę wchodzi jedynie roczne wypożyczenie. Czerwonym Diabłom nie udało się pozyskać z Borussii Dortmund Jadona Sancho, dlatego też upatrują swoją okazję we francuskim skrzydłowym. Z drugiej strony odejście Dembele umożliwiłoby pozyskanie Memphisa Depaya przez Dumę Katalonii. Czasu jest coraz mniej. Okienko transferowe zamyka się 5 października. Co tam słychać u naszego ulubieńca zza wielkiej wody? Co u Diego Armando Maradony? Argentyńczyk nadal pełni funkcję pierwszego szkoleniowca drużyny Gimnazja La Plata. W ostatnim meczu jego podopieczni wygrali na wyjeździe 1-0, jednak nie to przykuło uwagę obserwatorów. 59-latek na meczu pojawił się w bardzo oryginalnej przyłbicy, która przypominała jednego z bohaterów popularnego filmu animowanego Toy Story. Maradona wyglądał niczym Buzz Astral. Co ciekawe, w podobnym stroju na mecz przybył jego 7-letni syn Fernando. Maradona bardzo restrykcyjnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa sanitarnego. W Argentynie odnotowano ponad 750 tysięcy przypadków zakażeń wiadomo czym. Jeszcze jakiś czas temu mówiono głośno o wielomilionowej inwestycji Roberta Lewandowskiego w Giżycku w województwie warmińsko-mazurskim. W tej sprawie jednak nastąpił gwałtowny zwrot akcji. W miniony czwartek rzeczniczka piłkarza Monika Bondarowicz wystosowała następujący komunikat. W związku z kontrowersjami, jakie pojawiły się wokół spółki Nowe Mazury 8, Robert Lewandowski postanowił całkowicie wycofać się z tej inwestycji. Co ciekawe, władze Giżycka nic nie wiedzą o decyzji Lewandowskiego. Będą tę sprawę wyjaśniały. Powodem rezygnacji piłkarza Bayernu Monachium ma być osoba Pawła Petrusowicza, czyli jednego ze wspólników. Był on wielokrotnie skazywany prawomocnymi wyrokami, przez które spędził w więzieniu prawie 2 lata. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!